schemat ideowy generatora. To jest w ogóle. W tym odcinku powracam do legendarnej fabryki, niegdyś legendy polskiej motoryzacji, która mimo coraz gorszego stanu nadal skrywa wiele tajemnic. Niegdyś w tych zakładach produkowano wiele znanych w Polsce marek pojazdów. I to w setkach tysięcy sztuk, a nawet milionach. Niestety, jak w większości przypadków, zakłady zaczęły upadać na początku lat 2000. Kilka lat później zmieniły właściciela i produkcja ponownie ruszyła. Niestety, nie na długo, bo w 2011 wyjechało stąd ostatnie auto, kończąc tym samym życie całych zakładów. Przy okazji, proszę, nie piszcie nazwy oraz lokalizacji tego miejsca. Zaczynamy. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Także witaj Filipie, jesteśmy właśnie w piwnicach pewnej, czy piwnicach w sumie. W tym miejscu, z tego co wiem, to były szatnie, to tak naprawdę to parę pomieszczeń dalej. Pomysł jest taki, żeby dostać się na wyższe kondygnacje tej fabryki. To chyba w ogóle były tam szafeczki. Powiem ci ciekawą rzecz, że jeszcze pomimo tego, że już jest ten budynek, ta hala jest powoli wyburzana, to cały czas w tym budynku znajduje się prąd. Nie jestem pewien, czy na wyższych kondygnacjach, czy nawet tutaj gdzieś, ale cały czas w tym budynku jest prąd. Tak, no. Znaczy, można zapalić światło. Trzeba właśnie uważać na to. Idziemy wyżej. Mam nadzieję, że w ogóle tych ludzi, których widziałem parę godzin temu na hali, na górze, mam nadzieję, że już pojechali stąd diabły. Patrz, stołówka, kurczę. Jeśli ciekawi cię, jakiego światła używam podczas eksploracji, to w opisie czeka na ciebie zniżka na produkty Newell. O kurczę, chyba stąd, wydaje mi się, że te kilka lat temu, jak tutaj byłem, tak nie wiem, to było no, z 4 lata temu, myślę, że teraz właśnie wam wrzucę przebitki z tego miejsca. Tutaj były takie stoliki fajne. Teraz jak widać, kurczę, ty, są jeszcze. Szkoda, że to nie jest, czynne. Można byłoby zamówić sobie żarcie. Naprawdę mega to wygląda. W ogóle fajny jest ten taki, to był taki taśmociąg, czy? Tak, wiesz co, to chyba był taśmociąg. Tak, ty, faktycznie. Albo to kładli czy brudne talerze, albo właśnie jedzenie tej do nich jechało. Ten. Ja pierdzie. Zakaz palenia tytoniu. W ogóle jestem ciekaw, czy jest tutaj zasilanie, bo wiesz, chociaż jakie wydłużanie, to może tylko w biurach działa. Tu nie jestem pewien, czy będzie, ale... Nie, nie ma. Na wyższych kondygnacjach jest. Ale prawda, mega wygląda ta stołówka. Tędy chcesz przejść, tak? Tak, spróbujemy jakoś tym zapleczem. Jeszcze działa. Krzesełko. No, ta śmociąg jest fajny w sumie. Pewnie nie działa. Nie, już. Jakby ruszyło. Można byłoby się nim wtedy przejechać. A to jest pewnie tam do zmywania tych tacy i tak dalej. Zmywarka chyba, tak. No. Nawet zaraz masz tutaj ciśnienie, że cieplej coś takiego. A to tak wolno, wiesz, bo tak... Natrys lepiej. To, trzeba sobie zmieniać. To jakieś chyba dozu miejsce na płyn czy coś w tym słoiczku. Śmiesznie. Tablica pewnie z daniami. Jadłospis. No. Ciekawe, czy tutaj mieli jakieś, wiesz, owocowe czwartki, wiesz, ten wege wtorki i tak dalej. Co to jest? Polskie zakłady metalowe, 4 zestaw kociołków. Aha. No tak, no w sumie na czymś musieli gotować, a tego... Tego tutaj brak. Co tam jest dalej? Jakie dziwne pomieszczenie. A, bo jesteśmy nad halą. Nie, to lepiej na targu. Ty, bo to jest chyba zasilanie tych suwnic. Tak, tak, tak. Myślałem, że wiesz co, że to jest coś innego, ale dopiero jak zobaczyłem, że halę widać. No, brak zasilania. Dopiero dalej będzie. Tam jakieś zaplecze, kuchnia, widać toaletę. O, jest ten, może ten uda tego. Maszynownia, bo jest ta winda. Tak, dostawcza. Tam jest jakieś zaplecze też. A, tylko łazienka w sumie. To jakaś rozdzielnica od czegoś. Tam jest w dół. Nie wiem, czy to może nie być zejść do jakiegoś magazynku właśnie. Ja pamiętam te schody. Raz nimi szedłem, 5 lat temu. Tam chyba schron jest. Mam takie, wiesz, flashbacki tutaj. A stędy? I te... No nie. Nie bardzo. Wróciliśmy do punktu wyjścia, no tak, tak naprawdę. Tak.
cofnęliśmy się z powrotem. Nie spodziewałem się, że wyjdziemy do wyjścia. Kurczę blade. Najgorsze jest to, że tu jest dużo podobnych takich miejsc. O, taki kantorek śmieszny. Albo są pod schodami. Z drugiej strony, wiesz? Tak, widzę właśnie, że tam co to jest pijalnia wody, szatnia. Ciekawe, od czego to było. Może światła, czy? No tak właśnie, tak dziwnie, jakiś podsłuch włączony. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale... Jak na Sobieskiego spotkać się na tym drogu. Podsłuch. No to jest wyjście na górę. O, takie pomieszczonko. Patrz jeszcze, 98. To jakieś graty typu... Jakaś tablica. To jakieś pomieszczenie techniczne musiało no, być. No, tak tam z lodóweczką, pewnie lodóweczce chłodziło się co nieco. Ty patrz. Quick panel. Ciekawe, co to jest. Jakiś taki pewnie system wbudowany. Taki... do sterowania jakąś maszyną. A w ogóle... Tak, co tak buczy? Czy to buczy tam z tej wentylatora? Nie, transformator pewnie jest tam, jakaś stacja trafo, a niedaleko nas, dlatego tylko ją słychać. Ale to jest gratów też. Nie, prądu nie ma też. Prądu nie ma, ale jest zajebiście. Teraz ci lubię, nie, czy te samochody tam są, czy nie. Dobra. Nie ma ich. Ale autentycznie. Te fury, które teraz możecie widzieć na przybitkach, one stały w tym miejscu parę godzin temu. Co to musiało być? Albo od rozbiórki, albo osoby, które chciały sobie sfotografować to miejsce po raz ostatni. Samochodem byś tu wjechał? Także widać, kurczę, jakie naprawdę są wielkie te hala. Mhm. I tutaj produkowano samochody, raczej składano je do kupy. Tu miałeś jeszcze takie suwnice duże. No. Nie wiem, czy są, tu masz. Tak, no jeszcze jest suwnica. One wszystkie ogólnie... są zaparkowane w tą stronę. Był taki program telewizyjny w Wzburzacze. Jak gdzieś rozbierali jakieś zakłady i najpierw cofali w suwnicę, a potem je na linkach wciągali tak, żeby wylatywało, tak, wiesz. Żeby zlatywało na ziemi. Ja pierdziela, to musi być opcja. O, rowerek. Raczej pójdziemy od razu w tą stronę. Tędy można, tak. Lampy od jakiejś fury. Góra, dół. Zobacz, archiwum inżyniera produkcji. Tak. O kurczę blada. Patrz do dokumentów. Gazeta z 2000 roku. Nic z tego nie rozumiem. Podejrzewam, że tutaj już składowisko kabli pewnie wiesz. Podejrzewam, że nie pierwsze. O, Festo. Tej firmy mieliśmy w technikum jakieś takie gadżety od automatyki. Patrz, to są w ogóle jakieś... od jakiejś maszyny. To pewnie jakaś maszyna, a to ten z 97. Katalog elementy automatyczne, nie wiem czy to... i blachy przemieniały się w elementy karoserii. Dobra. Myślę, że wszystkiego, powiem szczerze, nie przejrzymy. To będzie pewnie tona tych papierów. Ja bym się teraz cichaczem udał na górę. Tutaj wchodzimy, czy jeszcze wyżej? No, teraz jest piętro, wiesz? Możemy przejść. Mamy jakąś chyba łazienkę w ogóle. To. Tych łazienek jest generalnie dosyć sporo. Też. Maseczka. Tak. Koronawirus. Ale czuć jeszcze. No, czuć łazienką. Tak, będzie to była łazienka. Takie niskie umywalki mieli dziwne. No tu z kolei szatnie były. No, taki łoneczka właśnie przed. To i hip-hop. No, płycie. Ciekawe, jakie tam kawałki były. Czy jakieś buty stoją. I kolejna gazeta tym razem. A też miesiąc wcześniej niż tamta. To jest 2000 rok. Ale już takie myśli zobaczę. Czyli znaczy, że w tej chwili to jest klatka schodowa i jesteśmy przy... bo to właśnie jest tak głupio, że nie każde piętro ma połączenie z wszystkimi trzema klatkami schodowymi. Chyba jest albo co drugie piętro, albo tam co więcej. No. Czyli warto zapamiętać,
jesteśmy teraz na trzecim piętrze, że trzecie piętro ma połączenie ze środkową klatką schodową. Może się przydać, jak będzie trzeba spierdzielać. Pamiętam, że tu jeszcze były, wiesz, na każdym piętrze rzuty danego piętra. Pozabierali to. Więc nie jest łatwo. Jesteśmy w kolejnym biurze. I w tym biurze jest... To jest ETO. Przynajmniej ma skrót na tym. W którymś właśnie takim pomieszczeniu, tylko nie pamiętam, na którym piętrze, jeszcze stał taki duży czarny telewizor. A kojarzę to też, ale wiesz co, nie mam pojęcia, w którym miejscu, pytanie, czy no, w ogóle jest. No. Czy na którymś piętrze go po prostu nie zabrałem. Raporty kasowe i tak dalej. Myślę, że raporty kasowe nie będą nas interesowały. Myślę, że fajniej byłoby znaleźć miejsce, w którym, wiesz, jakieś biuro projektowe. To byłoby najfajniejsze. Wiesz, zobaczyć takie te duże tablice i tak dalej. Takie deski kreślarskie. Serwerownia. Pozakręcana śruba. No faktycznie. Nawet słychać jeszcze coś. No wiesz co, to tam. Nie, piętro wyżej. Dobra, tu mamy w jedną i w drugą stronę. Może pójdziemy sobie tam. Dobra. Ja wiem, co to pika. No coś takiego jakby było tam z tym. Jedna centralka jest uszkodzona. Pomieszczenie gospodarcze. To już niestety. O kurczę, co tutaj się zadziała w ogóle? Jest. O, jest teczka z napisem prezes. To dalej nie jest to, co bym chciał znaleźć. Chciałbym znaleźć projekty. Kolejne biuro, w którym jest niezły bajzel. Widać, że to już chyba smazane. Niestety. Stary monitor DU. Jest. A to śmierdzi, pewnie ktoś jakimiś szczynami czy czymś. Masakra. Albo coś zdechło. Patrz, to jest instrukcja do Windowsa 9.5. Piękna. Tam są ciekawsze rzeczy. Mówisz? Ty pleś po prostu i dlatego. Może? Masz telefon jakiś, słuchawka jeszcze. Jaka fikuśna. Patrz, i myszka na kulka. Ale bez kulki. Już nie ma. No, zgubiła się. O, i dużo tych do bindowania, wiesz, arkuszy papieru, takich jakby segregatorów właśnie. Warszawa 2004, Departament Sprzedaży i Eksportu, zastępca dyrektora. Że tu był telewizor, jest takie miejsce. Tak, możliwe, że właśnie jest takie miejsce, nie? Na dole jakieś no, tam DVD. Tak, a w sumie było więcej tych takich miejscówek. Przejdźmy może w tą stronę, bo w sumie tamtędy już szliśmy. No, kolejne biuro. O, jeszcze klucz w drzwiach. No. Ciekawe, co to jest. A, to też jakieś archiwum przepisywane. Tak, jest kolejny klucz, protokół oceny stanu magazynu. Co tam się stało? Za drzwiami jest coś fajnego. O, to właśnie, sprawdźmy to. O. Był jakiś archiwum chyba było. Tak, znaczy nie, to taki bardziej taki open space. Wiesz, że sobie tutaj pracowali, siedzieli za biureczkami i dłubali. I są jakieś projekciki. Czyli trafiliśmy co? Do działu projektowego. Kurczę, naprawdę, w sumie przyjście tutaj wieczorem to też nie jest do końca dobry pomysł. Wiesz, widać, że ktoś... Tam zobacz, po tamtej stronie jeszcze na klatce świecą się światła, bo na tamtej hali jeszcze normalnie pracują jakieś firmy. Co to jest w ogóle? Pewnie jest gdzieś opisane. Z każdy element pojedynczo. Dajcie cały samochód. To możemy tak naprawdę sobie zbudować tak. Samochód. No to... Ale mamy suwnice jeszcze są, więc... Tylko trochę tłocznia jest zepsuta. Patrz, jaka stara klawiatura. To nie jest, a nie. Myślałem, że taki fajna starusieńka. A w ogóle nie wiem, czy słyszałeś historię o tym miejscu, że w Tachala, która jest obok nas, tam kiedyś była kopalnia kryptowalut. A, to wiem, słyszałem. Tak, i to było w tamtej hali obok nas, na samym dole, było takie duże wydzielone miejsce, gdzie było tam ileś tam tych komputerów. To fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo w ogóle w tym
2019 czy coś. Nie wiem, czy kojarzę, że Żony przygód wrzucał na chwilę, było co, wisiał raptem 6 godzin. Mhm. Do tej pory nie wiem, dlaczego został usunięty. Julian się, że tak powiem, nie chciał wypowiedzieć na ten temat, że usunął film ze mną. To był właśnie moment, że idąc dachem na jednej z tych hal, po prostu zerknęliśmy, wiesz, do środka. Ja wtedy tak zobaczyłem, mówię, kurczę, już poukładałem tyle tych regałów, tak przyglądam się temu autu, wiesz, no to 30 metrów w dół, więc ciężko było wyhaczyć. Przeszłem przez myśl, mówię, tak sobie odpowiedziałem pod nosem, że to są chyba koparki kryptowalut, czy coś, ale myślę, no tutaj nie, no może jakieś ładowarki do wózków, czy coś, wiesz, do czegoś. No, i mówię, nie, kurczę, nie. I parę tygodni później patrzę artykuł w necie, że tu były koparki kryptowalut, naprawdę. Tak. Patrz, który Windows? 3.11. 3.1, ale powiedziało mi, wiesz, o konkretne wydanie 3.11 już. Podręcznik użytkownika Microsoft Windows. To jest coś po prostu zarąbistego. Rolki do telefaksu. Tak. Lokalizacja projektowanych pomieszczeń biurowych. Tłocznia, piętro pierwsze. Standard kolorystyczny hali numer 10. A, czyli drogi na zielono, żółte, a po szarych powinien nie chodzić. Dobrze się tak trzymają. Łazienka. Tak, to jakieś papierki. Łazienka. Schemat organizacyjny. Nie. Kolejne biuro. Widać. Tak, dusza artysty widać. Tak. Ktoś się popisał inteligencją. Raczej jej brakiem. No to też. O, tu mamy klatkę w sumie mieście. Aha. O, tu mamy w sumie, jakby, wydaje mi się, że to nie jest przypadkiem jakaś taka budka, tak jak ochroniarz by tu siedział, czy... Śmieszna cieciuwa. Połóczus. Warszawa. Ciekawe, jak to się robi. O, co to jest? Czekaj. Jakaś ładowarka może. Albo taki koszyczek na slajdę. Raczej sobie z tej epoki. Dobra, mam pomysł. Jest ciekawy magazynek. Tu w ogóle są kolejne plany z powycinanymi. To są momenty, kiedyś robiło się, wiesz, jakieś tam warstwy. Budynek mieszkalny, zacisza, to ciekawe. To zupełnie inna lokalizacja. Patrz na to. To jest jakiś plan chyba. Nie, to jest schemat elektryczny. Schemat ideowy generatora GETB. Cokolwiek to jest. Wiesz, znowu dokumentacja od maszyn. A nie od samych samochodów. Ty to naprawdę, może moglibyśmy tu siedzieć godzinami, nie? No, dosłownie. To przejrzeć. O, jeszcze stare windy. W tamtej stronie były te nowsze windy, z tej strony są te starsze. Aha. Bo już tutaj jest ta trzecia klatka schodowa. One stoją gdzieś w połowie, bo widać, że po obciążniku, że stoją gdzieś po środku. No. Ale on już... Ja, bo tak, maszynownia jest w ogóle odłączona. To jest ten magazynek. Nie było tego fotela tam. Parę godzin temu. To jest ta pojedyncza. No. Jeszcze przełączniki stare. O, to miejsce. Pamiętam z właśnie Michała. Właśnie w tych miejscach, do tych pomieszczeń wchodził. W którymś z tych pomieszczeń właśnie był ten telewizor. Tylko nie jestem pewien, czy on jeszcze to była sala konferencyjna, czyli podejrzewam, że to może było... Nie się nie wiem. Kolejne biuro. Procedury. Jak to w korpo, procedura. Lodóweczka. I kolejne. Sierpień 2009. O, i tu generalnie tyle. Pan z tego działa.
Ja nie będę zapalał, żeby tak. Może tutaj nie robić ten, ale właśnie mówiłem o tym, że od pewnego momentu na tych projekcjach jest jeszcze prąd. No, czyli mam odpowiedź, że to jest tutaj. Zobaczmy sobie tak. Tutaj przełącznik może być. No właśnie, najwyraźniej. W innej spróbujemy. Pytanko, wchodzimy na dach, czy... Co? Wchodzimy na dach? Czy... Potem tak, zejdziemy. No. Pytanie, czemu to jest cały czas pozamykane, nie? Nie mam pojęcia. Ciekawe, co tak piszczy. Ja naprawdę to skrzynka taka jedna, wiesz? Mhm. Ale to jakaś alarmowa, czy...? Nie. No już piszczy ileś lat. O, tutaj pewnie była taka sala konferencyjna. I? Wszystkie, zobacz. No. I to ile lat już nie było używane, tak no. Sprawa. Dobra, czas zacząć spotkanie, na którym dowiemy się, że właśnie firma splajtowała. No, także... To tutaj, czy...? Tak, jeszcze. A to tu, po prawej, to... A. Skąd to piszczy? O, chyba jest na to otwarte. Kolejne biuro. Co my tutaj mamy? Ericsson. Ale stary Ericsson. O, musisz uważać. Co? Pozostaje po prostu opić smutki. Znaczy już ktoś opił, bo jest puste. No ale... To jest łazienka. To są puste. Zamknięte? Wydaje mi się, że na piątym piętrze, że tak powiem, było chyba więcej rzeczy. Teraz zbliżamy się do klatki, więc tam pewnie trzeba sobie też posłuchać, co się dzieje. A nie. To jest ostatnie piętro. Zejdziemy jeszcze piętro niżej, na piętro piąte i tam minęliśmy pół korytarza w sumie. Więc muszę było go sprawdzić. A, teraz trzeba uważać. Tam jest wyjście na poziom techniczny. Więc dlatego też mówiłem, wiesz, które piętra są które, żebyśmy potem mogli szybko się ewakuować. Coś mi się wydaje, że wszystkie najfajniejsze projekty już stąd dawno, że tak powiem, zniknęło. Wiesz. Myślałem się, że właśnie też tak mogło być. W sumie tak naprawdę może to jest szyba i że światło może pojawić. Tak, no to też prawda. Dlatego lepiej się udać stąd, gdybyśmy chcieli te wszystkie dokumenty tutaj przeglądać. Naprawdę byśmy musieli tutaj z tydzień spędzić, mimo tego, że już w większości nie ma. Na piątym byliśmy, czyli tu jest ten myk, że co drugie piętro chyba jest tam ta klatka schodowa. Teraz pewnie od klap tutaj dymowych. To jest maszynownia. Maszynownia, zobaczcie. No. Masz takie wciągarki. Ale to już te są już, to są tych dni, które są już po modernizacji. To. Nie. Tu nie, są, to są z 77. Celmy dokładniej. Te po modernizacji akurat. Są... No, ale wciągarki są celne. Sam silnik. W tym przypadku. No i tutaj to sterowanie od... że tak powiem... Znowu by zabawnie powiedzieć... logika windy, ale jak widać logika zrealizowana na przekaźnikach. Ach, szalone lata 70. I teraz by tam pewnie siedział jakiś mikrokontroler. Pamiętasz, co mówiłeś na jednym z filmów na Sobieskiego 100, Michałowie, opowiadałeś właśnie o tym kluczu takim. A, no to jest ten klucz. No, zgadza się. Ten klucz do odhamowania windy. Tylko trzeba by to spróbować na tamtym. Może wziąć ten klucz, możemy ruszyć kabiną.
Czekaj. Jak to się wsadzało z tej strony? No i wtedy możesz zakręcić kołem. Czekaj, zobaczymy, co się stanie w ogóle. Chyba wiesz co, to już się stało. Wiesz co, też nie chcę narobić hałasu. Wiesz, jak mi się to omsknie. Tylko czy to jest światło? Niestety nie, wiesz. Naprawdę sporo obwodów już jest podcinanych, bo tylko tak naprawdę w kilku miejscach działa. Dobra. Tutaj mamy... Mamy tak naprawdę przejście na sandal. Zobacz, ile warstw papy tutaj jest. Z dobre 4 cm. Dobrze w sumie, że ten wiatrek tutaj wieje, bo tak, teraz no, już się trochę, ja się trochę zgrzałem, powiem szczerze, chodząc z tym, a szczególnie, że no jednak te paski od tego plecaka trochę mało przepuszczają powietrza. Tam był łącznik między tą halą, która była tutaj. Tak, no to właśnie chciałem o tym powiedzieć, dobrze poruszyłeś ten temat, bo tam jak była ta hala, to właśnie z tej hali można było przejść łącznikiem i przechodziło się do tego budynku. A teraz jest właśnie problem, bo nie ma tej hali i szliśmy sobie do tamtego budynku. Tam też było, tam nie było może jakoś dużo rzeczy, ale też to było dosyć klimatyczne i to właśnie tam z żoną byłem to u was x lat temu. O, on to dalej siedzi. Gimnastyka. O. On chyba nie umie wlecieć, wiesz, bo już go widzę któryś czas. Będziesz mnie pod ciebie. Chcesz go wypuścić? Tak, bo on już siedzi tutaj. Chyba nie. Nie bój się, no przecież cię nie zjem. Jakiś młody. Popatrz, no właśnie. No jeszcze ci narobię. Ty czekaj, bo on tak... Czekaj, czekaj. O, 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 o. I on ci poleci tu. Czekaj, może się mu wczyta mapa. Na dziś to już koniec. W następnym odcinku pokażę Wam kolejne ciekawe miejsca w tej fabryce, więc koniecznie zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmu. Zachęcam do komentowania, pamiętajcie o hashtag GoUrbex. Dziękuję również moim wspierającym, do których możecie dołączyć i uzyskać dostęp do bonusowych, często bardziej surowych materiałów. Do zobaczenia, cześć!